A ja, kochani, dzisiaj chciałabym troszeczkę do was powiedzieć o trosce. I na pewno nie powiem nic nowego, ponieważ ja nie wiem, czy tu jeszcze, że tak powiem, można wyjść i powiedzieć coś, czego tak naprawdę choć raz nie słyszeliśmy. Ale wydaje mi się, że powiem kilka takich rzeczy, z których sobie po prostu skorzystacie, że one będą dla was takim dobrym narzędziem do funkcjonowania z Bogiem. Jest coś w naszym chodzeniu z Bogiem, coś, co ja nazywam takim czymś naturalnym, że tam nie ma miejsca na spinkę. Wiecie, po prostu jest coś naturalnego i nie ma takiej opcji, żebyśmy nie wydali owocu. Porzeczka nie piszczy, malina nie płacze, jabłko nie krzyczy, po prostu mają liście, mają chlorofil, wystawiają się do światła i ten owoc po prostu rośnie. Po prostu te owoce się nie troszczą o to, żeby wydać owoc. Kiedy dochodzimy do takiego miejsca często bezradności, wtedy możemy tak naprawdę zrozumieć to głęboko, aby się o różne rzeczy nie troszczyć. Czasami doprowadzamy się do takiego stanu ogromnego zmęczenia poprzez pęd, który jest na świecie. I pomimo to, że jesteśmy ludźmi, którzy się edukują w apostolskiej nauce, to jednak nie stosujemy różnych prawd w swoim życiu i między innymi tego, że są czasy i pory na wszystko. I jeśli człowiek się do tego nie stosuje, to nie ma takiej opcji, żeby nie miał porażek w swoim życiu. Kiedy żyjemy w pędzie, kiedy zapędzamy się do tak zwanego, z takiego ślepego w ogóle zaułka, to najgorszą rzeczą, jaką w tym momencie można zrobić, to jeszcze dodać sobie więcej mozołu. Rozumiecie? Kiedy jesteś w miejscu, gdzie wiesz, że stoisz pod jakąś ścianą. Znalazłeś się w tym miejscu. Z różnych powodów. To najgorszą z rzeczy jest jeszcze właśnie dodać sobie więcej mozołu. I tak jak powiedziałam wcześniej, jest coś bardzo naturalnego w naszym życiu, wtedy, kiedy wydajemy owoc. Słowo Boże mówi, że jesteśmy latoroślami wszczepionymi w co? W krzew winny. I tym krzewem jest Jezus. Ja będę mówiła naprawdę bardzo, bardzo w ogóle proste rzeczy, natomiast uważam, że to ta prostota i te fundamenty wiary, one są w stanie zbudować w naszym życiu betonowy właśnie fundament. Jeśli ten betonowy fundament będzie zbudowany i będzie zbudowany solidnie, to nie ma takiej opcji, że nie będziemy doświadczać w swoim życiu zwycięstwa. Zobaczcie, ja nie spinam się na byciu mamą. Po prostu nie spinam się na byciu mamą. Nie spinam się na byciu, powiedzmy, prorokiem. Ktoś do mnie mówi, ale spinasz się? Ja mówię, nie, ja po prostu chodzę z Bogiem. Chodzę z Bogiem, znam swoje miejsce, wiem, kim jestem, wiem, kim nie jestem. Stosuję Boże narzędzia, rozpoznaję czasy i pory i nie spinam się, aby prorokować. I nie spinam się również na tym, aby być mamą. Nie spinam się również na tym, aby być żoną. Jest to coś, co jest mega naturalne. Kiedy jestem nastawiona na drugiego człowieka, tak, to jest to coś, co jest bardzo naturalne. Wielu ludzi, ja to obserwuję, traktuje swoje życie z Bogiem, jakby byli termomiksami. Ładują sobie pewnego rodzaju plik, myślą, że sobie go po prostu wsadzą do głowy, tak, i zawsze wszystko gdzieś tam po prostu zadziała. Nie jesteś termomiksem. Nie jesteś cepem, mówiłam to w zeszłym tygodniu na uwielbieniu, nie jesteś łopatą, jesteś człowiekiem, Bóg umarł za ciebie. I tak naprawdę to, jak będzie się powodziło twojemu życiu, w taki sposób, w jaki ty w ogóle wewnętrznie będziesz funkcjonował, tak? Tak będziesz służył.
jesteś człowiekiem i ja jestem człowiekiem i nie wolno nam się zajechać. Powiedz, nie zajadę się. Jak zajedziesz konia, to będziesz nieskuteczny. Wiecie, to jest bardzo ważne, że są te czasy w ogóle i pory. Naprawdę, bo kiedy rozpoznajemy w ogóle czasy i pory, kiedy wiemy, że nie jest czas zbioru, tak, to my niekoniecznie w ogóle chcemy zbierać. Kiedy wiemy, że jest czas siewu, to my wtedy siejemy. Siejemy, a nie próbujemy w ogóle zbierać, bo tam nie ma co zbierać, bo tam jeszcze nic nie wyrosło. Świat chodzi w kieracie. Odczuwacie to? Chodzi świat w takim kieracie. Jest presja, jest cały czas presja na informacje, na wiadomości, na to, aby być kimś, na to, aby się w ogóle podobać, żeby się w ogóle dobrze prezentować. Świat w takim kieracie chodzi. I większość naszego życia nie spędzamy w kościele. I większość naszego życia nie spędzamy z ludźmi wierzącymi. Większość naszego życia, tak jak wy, którzy pracujecie zawodowo, jesteście z ludźmi ze świata. A świat ma swoją dynamikę, ponieważ świat się boi, świat się stresuje. To jest ważne, żebyśmy to rozpoznali. I też nie dziwili się, że coś takiego w ogóle wielu z was odczuwa. Że jest presja, że jest pęd. Bóg nikogo nigdzie nie pędzi, to diabeł pędzi. To diabeł pędzi, bo jemu czas ucieka. Rozumiecie? Dlatego diabeł chce, aby Kościół był w kieracie, aby Kościół był zmęczony i w ten sposób Kościół będzie jaki? Nieskuteczny. Kiedy jest zajechane wojsko, to takim zajechanym wojskiem się nic nie zrobi. Kiedy wojsko jest zmęczone, tak, to należy wojsko przejrzeć. Należy zobaczyć, co brakuje, gdzie są braki. Może w umyśle, może w narzędziach, może w ogóle w zbroi. Ale świat pędzi, pędzi, pędzi. I ten kierat oddziałuje również na ludzi w kościele. I jest pęd. Nie zatrzymaj się, nie zastanów się. To, co Artur powiedział, że o miłości. Że kiedy miłość w ogóle stygnie, to znaczy, że w ogóle tego zachwytu nie ma. Pytanie, czy w ogóle zachwycasz się jeszcze Jezusem? Zachwycasz się Bogiem? Czy już tak tego Boga nazwaliśmy, że już wszystko o Nim wiemy? On jest taki, On jest taki, On jest taki, On jest taki. Czy dajemy jeszcze w tym wszystkim, co mamy, miejsce na działanie Ducha Świętego? Świat napiera na wiedzę. Poczytamy troszkę sobie Ewangelię Mateusza, Ewangelię Łukasza, przepraszam. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludzi, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszalne w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. I teraz zobaczcie, taka fajna rzecz. A gdy się zgromadzili, zobaczcie, gdzie żyjemy. Żyjemy na planecie, gdzie tak naprawdę ludzie depczą się w ogóle. Zgromadzili się ludzie, tak? I się w ogóle deptali. Było ich bardzo dużo. Czy w ogóle czemu Jezus w ogóle o tym powiedział? Bo On to zobaczył. Przepychają się ludzie do przodu, cisną do przodu, nie szanują się. Nie zauważają się w ogóle, żyją w tłumach i są bardzo samotni. I kiedy w ogóle ja sobie analizuję różne rzeczy, to w ogóle mówię, Boże, jak to w ogóle często to samo jest w kościele. Ludzie się depczą, nie szanują się, obrażają się, są dla siebie niemili, plotkują o sobie. I cały czas jest tylko pęd, 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 pęd do przodu. Jezus to powiedział, ponieważ to zobaczył. Więc gdy zgromadziły się tłumy, Jezus zaczął do nich mówić. Słowo Jezusa jest zawsze wyprowadzeniem nas z naszych pułapek i ślepych zaułków. Słowo Jezusa będzie dla ciebie zawsze wyprowadzeniem ciebie z twoich problemów, z twoich błędów, z twoich pułapek. Czy wierzysz w to?
potrzebujesz żyć z Bogiem, żebyś miał odpowiedzi na swoje problemy, na poplątane różne rzeczy. Potrzebujesz usłyszeć słowo od Jezusa. Słowo od Jezusa jest ważne dla ciebie. Ty musisz wiedzieć, co do ciebie powiedział Bóg. Często w świadectwie na przykład mówię, że kiedy oddałam swoje życie Jezusowi i wiedziałam, że chcę dalej żyć z Arturem, że kocham Jego, wzięliśmy ślub. Ale w ogóle mówię, co mam zrobić z duszą swoją? Wiem, jaką mam duszę popapraną. Wiem, że w mojej duszy jest w ogóle gorycz, żal, nieprzebaczenie. I zadaję słowo Bogu. Jak mam przebaczyć? Ja dostaję słowo. Ja nie przeczytałam tego słowa z książki. Rozumiecie? Chcę nacisnąć dzisiaj na parę takich fundamentalnych rzeczy, które są bardzo mocne, aby zacząć je naprawdę praktykować i nie podchodzić do tego lekko. Ja w modlitwie usłyszałam od Boga: przebacz, a ja uleczę twoje rany. Nie zasłyszałam tego z jakiejś książki, ponieważ na tamten czas ja najprawdopodobniej nie przeczytałam jeszcze żadnej książki. Niewiele też słuchałam kazań. Dalej, Jezus powiedział tak: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie głoszone na dachach. Chcę powiedzieć o takich sześciu rzeczach, o które zazwyczaj ludzie się troszczą. Możecie sobie je pozapisywać, uważam, że one są ważne, te rzeczy. Wiecie, to też nie chodzi o to, żeby się tam przed ludźmi w ogóle przyznawać. Mówię do was o rzeczach, które są ważne dla mnie. One są narzędziami, które ja wprowadziłam do mojego życia i mam sukces. Pierwszą rzeczą, o której Jezus mówi, abyśmy nie troszczyli się, to jest to, aby nie przejmować się, jak wyglądamy przed innymi ludźmi. To jest pierwsza rzecz. Nie przejmuj się, jak wyglądasz przed innymi ludźmi. Nie przejmuj się tym, co mówią o tobie inni ludzie. Jezus mówi tam: strzeżcie się kwasu faryzeuszów. No nie chodzi o to, że samych tych faryzeuszów. Mamy definicję, kim są faryzeusze. Najczęściej jest wytknąć palcem: on jest faryzeusz, on jest faryzeusz. Znamy faryzeuszów w ogóle z przypowieści i tak dalej. Ale Jezus tam mówi: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Kwas to jest, w zrozumieniu tamtych ludzi, to jest źródło napędu. To jest coś, co ich napędzało. Ten kwas faryzejski ich napędzał. Dzisiaj Jezus by powiedział: strzeżcie się paliwa faryzeuszów. Strzeżcie się paliwa faryzeuszów. Kwas to było coś, co dodawało się do chleba i on rósł, czyli taki napęd. Faryzeuszów napędzał kwas obłudy. Obłuda. Wiemy, jak wygląda obłuda, nie? Moje życie w środku wygląda tak, jak wygląda, ale na zewnątrz pokażę się, że wszystko jest okej. Mam kwas, czyli mam napęd. I teraz z uwagi na to, że się troszczymy, jak postrzegają nas inni ludzie, żremy ten faryzejski kwas, tak? Jesteśmy w takim napędzie. No bo co powiem? Wiem, jak mam, ale w ogóle nie powiem, jak mam, nie? No nie. Więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne. Nie przejmuj się, jak postrzegają cię inni ludzie. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Kiedyś pewien usługujący powiedział, że tam ktoś go skrytykował. To chyba Kenneth Hagin, tak? Powiedział, że skrytykowały go małe rybki i tam i grube rybki. Nie ma żadnego znaczenia, co o tobie mówią ludzie. Bóg ma o tobie dobre zdanie. Nie przejmuj się tym, co myślą o tobie inni ludzie. A więc ten kwas napędzał faryzeuszy, czyli ta obłuda. Na zewnątrz pokazują się, że są wygrani, sprawiedliwi, zwycięzcy, a wewnątrz są pełni trupich kości. I to jest obłuda. I to zabija i to męczy, ponieważ cały czas trzeba trzymać jakiś fason, cały czas trzeba coś w ogóle pokazywać. Łapiecie to? Cały czas się trzeba jakoś pokazać. Kurna, wpadnę do kościoła, co ja teraz? Bo ja jarałem szlugi, ale jazda w ogóle, kurna, nie wziąłem gumy, nie mam gumy, Jezu, nie mam gumy. Nie mam płynu do płukania w ogóle ust.
Nie mam płynu do mycia higieny intymnej, czegokolwiek, co w ogóle mi wyczesze ten przykry zapach w ogóle z buzi, tak? No ale w ogóle muszę iść, to co będę robił? Nie będę się odzywał. Dzisiaj się nie będę odzywał, pokażę taką w ogóle postawę. A co? A jak mi powiedzą, a czemu się nie odzywa? Ja poszczę. A ja poszczę w ogóle. Ja rezygnuję w ogóle z wielomówstwa. Rozumiesz? A ja nie będę takim faryzeuszem, że będę gadał w ogóle tutaj na prawo i na lewo, więc ja w ogóle pokutuję i nie będę mówił. To zabija i męczy. Trzymanie innej postawy na zewnątrz, rozumiecie? A w środku jest po prostu kicha. To męczy. To w ogóle nie o to chodzi w chrześcijaństwie. W ogóle nie o to chodzi. I można w taki wir wpaść, tak? Aby się dobrze ludziom na zewnątrz pokazać. Opinia ludzi staje się wtedy bardzo ważna. Ważniejsze się staje to, aby być popularnym, a nie to, aby być skutecznym. Ważniejsze się staje to, aby być popularnym, a nie żeby być skutecznym. Bardzo ważne, jak postrzegają mnie ludzie. W ogóle reputacja jest dla mnie najważniejsza. Jak w ogóle postrzegają mnie ludzie? Co oni o mnie w ogóle powiedzą, nie? To jest właśnie kwas faryzeuszów, to jest ten napęd. To jest to paliwo, co w ogóle, to taki duch, który napędza w ogóle ludzi, nie? I brak słyszalnych słów Jezusa rozwiązujących problemy. W taki wir można naprawdę wpaść, wiecie, i bo to, chodzi o to, żeby wejrzeć w siebie. Kurczę, czy ja nie jestem w takim miejscu? Czy nie wpadłem w takie miejsce? Czy nie jestem w takim miejscu właśnie takiego faryzejstwa? Że teraz co? Kichę mam po całości, no ale w ogóle no przecież nie powiem. I żebyście też dobrze mnie zrozumieli. Ja nie mówię o tym, żeby się obnażać ze wszystkim do wszystkich, ponieważ ja wyznaję zasadę, że idziemy rozmawiać z ludźmi, którzy mają nam pomóc, którzy są od nas starsi w wierze, mądrzejsi, którzy przeszli jakiś etap swojej drogi i są realnie w stanie nas wyprowadzić. Ponieważ Słowo Boże mówi, że jeśli ślepy prowadzi ślepego, to co? Do dołu wpadną. No i potem z tego dołu trzeba będzie ich wyciągać. Teraz Norbert jak... chciałbym być pomagał, przepraszam, zrobił całą pracę. W kuchni przedłużał nam blat i cały czas do niego dzwonił telefon. Ja mówię, wow, do niego więcej telefon dzwoni niż do mnie. Ja mówię, Norbert, mówię, to ty jesteś pastorem. Mówię, to ty jesteś większy pastor niż ja. Do ciebie cały czas dzwonią ludzie. Ale co chcę powiedzieć śmiesznego? A propos takiej w ogóle głupoty, wiecie, nie? Dzwoni do niego w ogóle jakiś tam pracownik i mówi, panie Norbercie, potrzeba jest jakiegoś zawodowca z jakimś traktorem, ponieważ jeden zawodnik wózkiem widłowym wyjechał za zakład, na miękki teren. Wiecie, o co chodzi? Dramat w ogóle, takimi rzeczami się nie wyjeżdża, zapadł się. Wyjechał wózkiem w ogóle widłowym i się zapadł, nie? Potrzeba, żeby jeszcze drugi w ogóle po niego pojechał i się zapadł razem z nim. To w ogóle te słowa w ogóle w Biblii, w ogóle, które są opisane, w ogóle te wszystkie przypowieści i tak dalej, one są tak realne do dnia dzisiejszego. Jeśli tylko czytamy Biblię z otwartym sercem, z otwartymi w ogóle oczami, to naprawdę możemy się dalej w nich przeglądać. Jeśli nie będziemy w ogóle faryzeuszami. Jezus był najbardziej srogi w stosunku do faryzeuszów. W stosunku do faryzeuszów. Z nimi właśnie jechał. To na nich bata brał. Na faryzeuszów. Ten napęd faryzejski to jest w ogóle coś, co jest masakryczne. I jeszcze raz właśnie powiem. Nie o to chodzi, aby wychodzić i teraz się obnażać. Teraz wyjdę, obnażę się ze wszystkiego, będę miał święty spokój. Nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi. Wiesz, co chodzi? Wyjdę, rozbiorę się, będę takim golasem, że w ogóle wszystko opowiem. Kradłem, ćpałem, chlałem w ogóle. Ła! Nie. Mamy być mądrzy. Mamy być mądrzy. Ale męczy, prawda? Męczy trzymanie zupełnie innej takiej postawy w kościele, nie? Jezu, ktoś tam idzie. To jest męczące. Przeglądajcie się w tych rzeczach. Bardzo ważne, kochani, aby umieć się zatrzymać. Poddać się słońcu. Poddać się Jezusowi. Być w stanie modlitwy, aby owoc mógł rosnąć. Tu naprawdę nie trzeba spiny. Popatrzcie, kiedy kobieta chodzi w ciąży, no ona w ogóle urodzi.
Jak zaszłam w ciążę z Wiktorem, bałam się. A mama do mnie powiedziała, no już teraz na pewno urodzisz, po kościach się nie rozejdzie. Wiecie, coś takiego naturalnego, nie? Coś bardzo naturalnego. W ogóle zaszłam w ciążę, urodzę. Co by się teraz tutaj nie działo, to urodzę. Po prostu urodzę. Jeśli jesteś w trudnych sytuacjach w swoim życiu, musisz się zatrzymać. Musisz się wystawić do słońca. Musisz się w ogóle obejrzeć, zajrzeć w siebie, zastosować konkretne w ogóle narzędzie, popędzić w ogóle tego ducha właśnie faryzyjskiego, pozbyć się tego napędu, bo to powoduje, że nie możemy być prawdziwi. Nie możemy być prawdziwi, a potem jak się cieszyć na uwielbieniu? Jak w ogóle żyć takim prawdziwym życiem? Między innymi to, że się pędzi tego ducha faryzyjskiego i się zaczyna żyć tym prawdziwym życiem. Dla mnie to jest zawsze świadectwo tego, że poczucie bezpieczeństwa człowieka urosło. Ludzie, którzy pokutują, to są ludzie, których poczucie bezpieczeństwa urosło, ponieważ oni wiedzą, że każdy grzech jest co? Przebaczony. Ty, łajzo, teraz dostaniesz. Każdy grzech jest przebaczony. Zobaczcie, a diabeł jednak w ogóle uknął tutaj coś takiego, że a cię wpędzę w ten kerat. Żyj innym życiem tam, a innym życiem tutaj. Czujecie się wielokrotnie tutaj jak zasznurowane buty? Artur. Często mam wrażenie, że właśnie tak jest. Że człowiek, który nie żyje prawdziwym życiem, że innym życiem żyje na zewnątrz, rozumiecie, a innym tym, co przeżywa w ogóle w środku, to w ogóle czuje się jak zasznurowany but, jak wiecznie pod krawatem. Jakbyś w korporacji w ogóle pracował, że musisz dobrze wyglądać, muszę dobrze wyglądać. Musisz być prawdziwy. Mieć w ogóle prawdziwe podejście do w ogóle, bo to jest wszystko religia, wiecie. Religia zawsze znajdzie miejsce dla siebie, zawsze. Jedna ze źródeł podstawowych trosk to jest właśnie to, że kim się okażemy, jak będą nas postrzegać inni ludzie. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Wiecie, ja... Już troszkę lat z Bogiem chodzę. Jutro kończę 45 lat, więc swoje lata już mam. Jestem jeszcze starzec, ale nie wiem, czy... Chociaż już trochę siwych włosów mam. Ale dla mnie mega ważne jest w ogóle to, żeby żyć takim w ogóle prawdziwym życiem, żeby się nie troszczyć, żeby w ogóle... Nie ma to dla mnie naprawdę znaczenia. Co myśli o mnie drugi człowiek? Jeśli bym się tym przejmowała, nie mogłabym skutecznie w ogóle robić tego, co robię. Nie mogłabym w ogóle nie mogłabym tego robić, ponieważ zawsze bym się czegoś obawiała. Nie spodoba mi się. Kiedyś taki człowiek do mnie przyszedł i mówi, wiesz co, w ogóle mi się nie podobało to, co głosiłeś. Jest, w ogóle. Mówi, ty jak wyjdziesz, jak coś pieprzniesz, to no w ogóle mi się to nie podobało. Ja mówię, ale wiesz co, a chcesz o tym porozmawiać? No nie wiem. Ja mówię, a skąd taki w ogóle pomysł, że ja głoszę, żeby ci się podobało. Ja w ogóle nie głoszę, żeby ci się podobało. Kiedyś usługiwałam takiej kobiecie i mówię do niej, bo tam sprawa dotyczyła się jej dziecka. Dziecko było tam nieposłuszne i tak dalej. Z mężem, że tak powiem, próbowali stosować różne techniki. Ja mówię, dzieciaka trzeba od demonów uwolnić. Chyba ciebie. Ja mówię, ale ja ci nie chcę dokuczyć. Ja chcę ci dać do ręki prawdziwe nasze... I to jest właśnie to. Wiecie, o faryzejstwo. Ja mówię, dzieciaka trzeba uwolnić od demona. Chyba ciebie. Pyk po telefonie. Już jest po rozmowie. I w taki sposób ludzie wielokrotnie nie słyszą tych słów od Jezusa. Żyją w tym faryzejskim takim pędzie, w tej faryzejskiej obłudzie i nie przyjmują prostych słów od Jezusa. To proste słowo od Jezusa przestaje działać, ponieważ się go nie słyszy, bo się jest w ogóle zaklopsowanym, bo ważniejsze jest to, jak mnie będą postrzegać. Służbę założyłem, wiesz o co chodzi? Życie modlitewne jest w ogóle... Nie ma go w ogóle, ale służba założona jest. Musi być plakat na internecie, musi być post w ogóle. Wow. To jest faryzejstwo. A ważne, żebyś usłyszał słowo od Boga. Na kolana.
Twoja służba będzie dobrze wyglądała wtedy, kiedy ty będziesz miał się dobrze. Druga troska to jest: nie bójcie się o ocalenie własnego życia. Dalej ta sama Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, tylko teraz werset 4, od 4 do 7. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który zabija, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Nie bójcie się śmierci. Boicie się śmierci. Wielokrotnie czasami naprawdę, jak człowiek w ogóle zagląda tak naprawdę w sedno różnych rzeczy w swoim życiu, okazuje się, że śmierci się boję. Śmierci się boję. W ogóle śmierci się boję. Nie zabijajcie się o te rzeczy, o które zabija się świat. I nie bójcie się ludzi. Tak naprawdę pandemia, która była w naszym kraju, też w ogóle pokazała realne lęki, prawda? Ona tak naprawdę w ogóle pokazała, ilu ludzi wierzy Bogu, ile ludzi ufa Bogu, a ilu ludzi w ogóle żyje w potwornych w ogóle lękach. Trzecia troska to jest, co powiedzieć. Dalej ta sama Ewangelia Łukasza, 12, teraz od 8 do 12. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. 10 omijamy, 11. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Wierzycie w to? Okej. Ta troska, która powoduje w głowach, co powiem, kiedy gdzieś pójdę, co powiem, kiedy wystąpię, co powiem tu, co powiem tam, powoduje to, że bardzo mało ludzi decyduje się na składanie świadectw w kościele. Ludzie boją się też ewangelizować, ponieważ troszczą się o to, co powiedzą. Nie pójdę tam, bo co powiem, jak wypadnę. A czego szukasz? Elokwentnych słów? Czy wierzysz Duchowi Świętemu, że On wsadzi w odpowiednim momencie słowa w twoje usta? Ty po prostu zrobisz krok i będziesz wiedział, co masz mówić. Amen? Ja kiedy zaczynałam głosić w kościele, to ja między innymi bałam się czegoś takiego. Mówię, boję się, że się zatnę, że nie będę wiedziała, co powiedzieć. A może niewystarczająco dużo myśli spiszę sobie, takich, których mam się trzymać w zeszycie i się zatnę i co dalej? Nie? I taką prostą rzecz Duch Święty mówi, nie bój się, nie troszcz się, ufaj mi, że kiedy zdecydujesz się, kiedy wyjdziesz, kiedy otworzysz swoje usta, ja będę wkładał słowa w twoje usta. Wierzycie w to? Amen. Ale jednak jest coś takiego, że boimy się o tą własną mowę. Kiedyś pewien pastor, który był uznawany za takiego pastora, który ma lekką mowę, fajnie mówi i tak dalej, na konferencji modli się, modli, taki ogień poleciał i w końcu modli się i mówi: spuść się na nich, Duchu Święty. Wiecie, Brecht w ogóle na sali, potem w ogóle śmiał się i mówi, że przyszło coś takiego w ogóle, że przestań głosić w ogóle, żeby się zaciął, wiecie, o co chodzi? Ale Duch Święty zrobił z tego wspaniałą rzecz, ponieważ w ten sposób on się nie wycofał, tak? I generalnie Duch Boży mógł na spotkaniu ludziom usługiwać. Nie martw się o to, co będziesz mówił. Nie bój się, w ogóle nie szukaj w ogóle elokwencji. Nie mówię, żeby być prostakiem, ponieważ w naszym ruchu prostujemy to, żeby nie być prostakami, żeby się w ogóle edukować i tak dalej. To nie jest tak, że ja jestem za braćmi prostaczkami, nie. Trzeba się w ogóle edukować.
Czwarta troska. To jest troska o to, aby gromadzić bogactwa. Dalej ta sama Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, od 13 do... Poczekajcie, żebym się nie zgubiła. Tak, od 13 do 21, troszkę dłużej. I rzekł ktoś z tłumu do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie swoje zboże i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. A rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Ten, kto służy Bogu, otrzymuje środki na każdą rzecz i na każdą sprawę. Amen. Ten, kto służy Bogu, otrzymuje środki na każdą rzecz i na każdą sprawę. Ja nie mówię, żebyśmy nie byli bogatymi ludźmi, ponieważ tak jak będzie nam się powodziło, tak będzie powodziło się Kościołowi. To jest logika. Ale nie zabijamy się w ogóle o to. Czy wierzysz w ogóle, że kiedy będziesz służył Bogu, Bóg będzie płacił twoje rachunki? Ludzie się boją tutaj zaufać. Troszczą się. Zabijają się w ogóle o to wszystko, o co zabija się świat. Jest młode małżeństwo, nie stać na jakieś większe w ogóle mieszkanie. Zarżniemy się, ale musimy mieć mieszkanie z aneksem kuchennym. Musimy mieć zmywarkę, musimy mieć takie łóżko, musimy mieć takie wakacje. Nie stać nas, ale musimy to mieć. I często robimy coś ponad stan, ponad swoją wiarę. A mamy działać zgodnie z wiarą. Popatrzcie, tylko ta wyłącznie troska, rozumiecie, o bogactwo spowoduje to, tak, że tak naprawdę ludzie w ogóle biorą sobie potworne problemy na kark. Zdobywają bogactwa, a potem nie mają na to, żeby to ubezpieczyć. Mamy być leccy, aby służyć w ogóle Bogu. Jeśli prawdziwie bogactwo będziemy mieli w Bogu, reszta się ułoży według swojego porządku. Piąta troska. Nie troszcie się o codzienne potrzeby. Ta sama Ewangelia, 12, 22-24. I rzekł do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje. Czym się przyodziewać będziecie? Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną. Nie mają spichlerza ani składnica, jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy warci jesteście jak te ptaki. Czy wierzysz Bogu, że On wie, że masz auto i potrzebujesz na paliwo? Czy wiesz, że On widzi, że masz dzieci? Czy wiesz, że On widzi, że założyłeś w ogóle rodzinę i potrzebujesz kasy? Kiedy się człowiek zapędza w taki właśnie zaułek i do ściany, nie próbuj tam dokładać więcej mozołu. Musisz wyluzować. Musisz wyluzować i wystawić się do słońca. Ja tym poselstwem absolutnie nie wytrącam wam z ręki innych narzędzi. Czasami trzeba coś przewalczyć. Czasami trzeba coś przewojować. Czasami trzeba pasa zacisnąć. Czasami trzeba się modlić tak, że aż będzie krew płynęła. Czasami będziesz miał takie sytuacje, że w ogóle musisz odpowiednich narzędzi w ogóle używać. Ale troszczenie się powoduje to, tak, że jesteśmy nieskuteczni. Tu się kłania w ogóle tak naprawdę brak zaufania Bogu. I szósta troska. Nie troszcz się o zmianę swojego życia. Ta sama Ewangelia Łukasza, 12:25. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu
łokieć jeden. Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Czy jesteś w stanie dodać sobie łokieć wzrostu? A to jest ta najmniejsza rzecz. Więc jeśli tego nie potrafimy zrobić, to czemu się troszczymy? Nie troszcz się o zmianę swojego życia. Rób to, co cię kręci. A tu trzeba zakończyć ze swoimi kompleksami. Jak będą mnie postrzegali inni ludzie? Jeżeli nie możecie sobie dodać łokcia wzrostu, czyli tej najmniejszej rzeczy, czemu troszczycie się o inne? I jeszcze wam coś przeczytam. Ta sama Ewangelia Łukasza, 12, 27, 32. Spójrzcie na lilie, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. Nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, czego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa tego, królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Królestwo, które dał tobie i mi Bóg, to jest królestwo radości i pokoju. I ono nie jest zależne od tego, co posiadasz. To w ogóle nie jest zależne od tego, co posiadasz. Ono nie jest zależne od stanu twojego konta, od twojego ubioru, od twojego mieszkania, od tego, jaki masz samochód, jak wyglądasz, czy jesteś wysportowany, czy jesteś ładny, czy jesteś brzydki, czy jesteś gruby, czy jesteś chudy, czy masz, czy nie masz, czy się umiesz wysławiać, czy nie. To w ogóle nie jest zależne od tego. Można mieć wszystkie te rzeczy i dalej tak naprawdę w środku mieć się jak? Bardzo źle. Takie myśli mi ostatnio przeszły. Kiedy sobie rozmyślałam w ogóle o tych troskach, to takie mi przeszły myśli, aby się zatrzymać, aby nasiąknąć, aby przebywać z Bogiem. Te troski, o których powiedziałam, tego nie można się mechanicznie nauczyć. To nie jest coś, co możemy sobie, nie wiem, kalkę weźmiesz i odkalkujesz. Tego się tak nie da zrobić. Nie dajcie się wpędzić w miejsce kieratu, w miejsce pędu, w ten cały syf, który prezentuje dzisiaj świat. Wiecie, my naprawdę mamy kawał roboty w ogóle do wykonania, w ogóle cele mamy zespołu w ogóle rzetelne i żeby te cele w ogóle zrealizować, my musimy być szczęśliwi, my musimy być skuteczni, my musimy ufać Ojcu, my musimy Mu wierzyć. My musimy w ogóle nie być związani tym samym, co jest związany świat. Wiecie, o co chodzi? My musimy wierzyć w ogóle, że Bóg to jest ten, który zaopatruje. Wiecie, dzisiaj ludzie się nie chcą do tego przyznać, ale jednak jest coś takiego, że próbuje się tego Boga w ogóle. Kiedyś Krzysztof Paczos, Artur, jeszcze jak byliśmy na Kasprzaka, zaprosił takiego księdza i on tam nam usługiwał. I on mówi, już to, że nazwaliśmy Boga Bóg, już Go ograniczyliśmy. Trzeba być w bliskim kontakcie, trzeba być wystawionym na słońce, żeby w ogóle ufać Bogu, żeby się w ogóle nie troszczyć. Nie troszczcie się o to. Nie troszcz się w ogóle o to, jak wyglądasz. Czy w ogóle masz jakieś tam bogactwo, w ogóle nie troszczcie się o te rzeczy. Przyjdźcie też z tym dzisiaj do Boga, jeśli to jest w ogóle spójne z sercem waszym. Przyjdźcie w ogóle z tym do Ducha Świętego i eliminujcie w ogóle krok po kroku te rzeczy. To nie o to chodzi, że teraz, wiesz, jest jakieś tam słowo powiedziane i teraz ja, nie wiem, wylecę za tydzień i tam powiem jakieś świadectwo. Pewne rzeczy trzeba poprzeżywać. Je trzeba przeżyć.
Wiecie, ci, którzy macie swoje domy, którzy wystawiacie jakieś tam kwiaty, powiedzmy, na parapet lub zasiewacie jakieś w ogóle warzywa czy owoce, wiecie, że to nie ma w ogóle tak, że, nie wiem, zasadzisz w ogóle marchewkę, wiesz, o co chodzi, jutro ją podlejesz, w ogóle w imieniu Jezusa musisz urosnąć, a następnego dnia już ją do pomidorówki w ogóle wkładasz. To tak nie działa. I też tak nie działają rzeczy w naszym życiu. Czasami jesteśmy niegotowi na pewne rzeczy. Czasami jesteś niegotowy, nie stać cię na pewne rzeczy. Nie rób nic ponad stan. Przyjdź do Boga w tych prostych rzeczach, o których ja dzisiaj powiedziałam. Ja je jeszcze przypomnę. Czyli ta pierwsza troska to jest właśnie to, że troszczę się w ogóle o to, jak postrzegają mnie inni ludzie. Nie troszcz się o to. Jakie to ma w ogóle znaczenie? Druga, nie bójcie się o ocalenie własnego życia. Trzecia, troska, co powiedzieć. Czwarta, troska o to, aby zgromadzić bogactwo. Piąta, troska o codzienne potrzeby i troska o zmianę swojego życia. I tak jak powiedziałam na samym początku, wiecie, czemu mówię prosto? Mówię prosto, jak najprościej, nie w sposób skomplikowany, ponieważ to jest łatwe do zrozumienia. Tu nie ma nic w ogóle trudnego. Jest coś w twoim i moim życiu, czyli twój wzrost, i on jest naturalny. Wtedy, kiedy będziesz się wystawiał do słońca, wtedy, kiedy będziesz przebywał z Bogiem, kiedy będziesz człowiekiem modlitwy, kiedy będziesz człowiekiem czytania słowa, będziesz rósł. Nie ma bata. Ale tego nie wolno, tego się nie uzyska zakrzykiwaniem. Prawda? Rozumiecie to? Tego się nie uzyska. Wydam owoc, wydam owoc, wydam owoc. Porzeczka nie płacze. Malina się nie poci. Po prostu ma liście, ma chlorofil, wystawia się do światła i w ogóle rośnie. Amen? Amen.